Był sobie raz mostek, który wisiał nad małą rzeczką, w związku z czym sam też nie był zbyt duży. Wiódł ten mostek bardzo spokojne życie. Codziennie obserwował zmienne niebo i szumiące drzewa dookoła, ale przede wszystkim przyglądał się wesołej rzeczce płynącej pod nim. Tak ci zazdroszczę, masz takie ciekawe życie. O tak, z każdą chwilą widzę nowe horyzonty i dotykam tylu rzeczy po drodze. Och, jak marzę, żeby popłynąć z twoim nurtem. Czasem mostek skarżył się znajomemu ptaszkowi. Ciągle po mnie depczą. Chciałbym móc tak jak ty, wznieść się do nieba. Tak! Latanie w słońcu po niebie jest piękne i cudowne. Pewnego dnia pani burza trafiła z swoim piorunem drzewo rosnące nieopodal. Przewróciło się ono do rzeki, a potem odpłynęło. Od tej chwili mostek nie dawał spokoju pani burzy, aż także i jego nie trafiła swoim piorunem. Pani burzo, proszę, błagam, uderz we mnie tak jak w to drzewo. Ale to będzie cię przecież bardzo bolało. Tak, ale to jest jedyna droga do spełnienia mojego marzenia. Dobrze, ale pamiętaj, sam tego chciałeś. Po uderzeniu piorunem spadł nasz mostek do rzeki i popłynął z jej nurtem. Na początku był zachwycony i rozglądał się dookoła radośnie. Hurra! Patrzcie, ja płynę, poruszam się! I tak było pierwszego dnia i drugiego. Ale powoli przestało mu się to podobać, bo może widzi dużo rzeczy, ale tak naprawdę to niezbyt dokładnie. Na szczęście zdarzyło się tak, że przejeżdżał tamtędy mężczyzna, który zauważył płynące deski i wydobył je z wody. Świetne deski, zrobię z nich mały płotek przy domu. Mostek odetchnął z ulgą. Wiedział już, że przebywanie w jednym miejscu podoba mu się o wiele bardziej niż nieustanne pędzenie przed siebie. Uff, ale ulga, jak pięknie, jak miło! I tak właśnie mostek, który stał się płotkiem, był w końcu ze swojego życia bardzo zadowolony.